Hejka! Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie we czwartym dniu Wrocławia 2019. Czekam akurat, aż auto nie będą jechały, żeby nagrać, ale widzę, że już jadą i nie będzie mnie słychać, więc do zobaczenia potem. Lekcje się skończyły i było bardzo ciemno, więc nawet nie mam dobrego światła do nagrywania, no ale trudno. I też były dzisiaj wyniki z certyfikatu, który pisałam w dniu matury prównej z angielskiego. W sumie nie pisałam żadnej matury przez to. I wiecie co? Miałam maksymalny poziom, jaki można było mieć, czyli B2. I ze słuchania, i z gramatyki, i z czytania. W ogóle z czytania miałam maksa, a z pozostałych mi brakło chyba punkta do maksa. Więc jestem mega szczęśliwa i z siebie dumna. Ten certyfikat jest ważny na 2 lata. Czy mi się przyda? Nie wiem. Ale to była forma, żeby się sprawdzić. Chociaż jak już mówiłam, w vlogu ze próbnych matur, którego nie zmontowałam i tutaj nie wstawiłam, to był prosty. To było jak dla mnie, nie wiem, jakieś A2, B1. O, i teraz idę z Kamilem. Cześć. Do Biedronki i potem na jarmark. W ogóle w zeszłym roku było dokładnie tak samo jak dzisiaj, czyli wychodzę z Kamilem, jak mam kolejnego dnia pierwszy etap olimpiady przed przedsiębiorczości. I znowu idziemy, a nie, w zeszłym roku byliśmy w galerii w Koronie, a teraz idziemy do Biedry i potem na jarmark. Taki, jakby to powiedzieć, wzór. Mam już mojego gofra i on jest z polewą czekoladową, z piernikiem i z bitą śmietaną. Tyle razy byłam już na rynku i dalej mi się ten rynek nie nudzi i ten jarmark, bo jest cudownie, świątecznie i mogę bym tu chodzić cały czas, 24 na dobę. A co do gofra, był przepyszny, jeszcze taki też świąteczny, wiecie, z piernikiem. Jestem wreszcie w ciepłym, bo na dworze jest tak zimno. I teraz pora odpakować czwóreczkę. Ciekawe co my tutaj mamy. Odpowiedzi się pojawiały różne. I zaraz zobaczymy, czy którakolwiek z nich jest poprawna. Zaraz poznamy prawdę, ale wy uważaliście, że tutaj mogą być okulary, jakieś słuchawki, etui na telefon, może woski do kominka, gaz do telefonu. Co my tu jeszcze mamy? Tak sobie właśnie patrzę teraz na komentarze, co nie? Długopisy, coś do telefonu, słuchawki znowu, mała paletka cieni, karty do gry i jakiś kosmetyk do make-up. Więc otwieramy i zobaczymy, czy ktoś zgadł. Ale jestem pod wrażeniem zdolności do pakowania mojej siostry. Bo pamiętam, jak ją kiedyś jeszcze uczyłam ładnego pakowania prezentów. A teraz wszystko jest tak piękniutko zapakowane. Wow. No i mamy tutaj masażer jadeitowy do twarzy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale właśnie taki sam dawałam mojej siostrze na urodzinki. Z 2 miesiące temu. Nie no, mniej. Miesiąc temu i parę dni. Nawet już nie wiem, który dzisiaj jest. Chociaż nagrywam te vlogmasy codziennie, to i tak mi się daty mylą. No i niestety dzisiaj nikt nie odpowiedział poprawnie, więc macie kolejną zgadywankę. Uwaga, uwaga! Piątka jest tutaj. Też dość lekki pakunek. Może dam kamerę do prawej ręki, bo zauważyłam, że jak nagrywam i trzymam kamerę lewą ręką, to chyba zasłaniam któryś mikrofon i jest gorszy dźwięk. Wracając do prezentu, takie wymiary, zawartość, tak brzmi. No, no to zgadujcie, co tutaj jest, jeżeli chcecie być pozdrowieni w następnym odcinku.
I jeszcze mamy drugi kalendarz, ten słodki ze Kindera. Czwóreczka. O, szokobons! Uwielbiam szokobonsy. Dzienna dawka słodyczy. Tak dla uściślenia, jeżeli chodzi o zgadywanie, co jest w kolejnym dniu z kalendarza, to macie czas mniej więcej do 20 każdego dnia, bo ja właśnie koło tej godziny otwieram kalendarz, no i porównuję wasze komentarze z tym, co jest w środku. I jeżeli... Oczywiście potem też możecie pisać i zgadywać, ale jakby... No już nie macie szans, że tak powiem, na pozdrowienie w filmiku. A ja wróciłam do Interku. Zaraz też odpowiem na te pytanka. Albo dobra, może to potem. A wy możecie mi już teraz zadać pytania do vlogmasowego Q&A w komentarzu i napiszcie na górze pytania do Q&A. I wiecie, czego ja tak bardzo nienawidzę? Jak mi się kończą tusze w drukarce. I jeden, i drugi. Jeszcze kolor przeżyje. Ale jak mi się kończy czarny, to sobie myślę, no pięknie, teraz wydam kupę pieniędzy na tusze. I to uczucie, kiedy tusze są w sumie droższe niż nowa drukarka. Tylko, że w nowej drukarce są tusze małe, a ja kupuję takie te już maksymalnej wielkości. I serio, te tusze mają tak bardzo wygórowane ceny, mnie to tak bardzo denerwuje. To jest właśnie mankament tych tańszych drukarek, że tusze potem są no bardzo drogie. Bardzo, bardzo, bardzo drogie. A ja mam jutro olimpiadę i powinnam się do niej uczyć, ale nie było mnie na angielskim w zeszłym tygodniu. Jestem trochę do odstrzału, do pytania i nie wiem, co robić, bo zaczęli nowy rozdział. Jest pełno nowych słówek, jest kolejny speech, jeden i drugi. No i ja nie wiem, co wybierać, ale myślę, że wybiorę jednak olimpiadę, bo mam taką średnią z angielskiego, że to nie będzie ani na 5, a do 3 nie ma szans spaść. To musiałabym dostać chyba, nie wiem, z 2 szmaty. Ale spróbuję jutro podejść do pani przed lekcją, że no nie było mnie w zeszłym tygodniu, że miałam dzisiaj olimpiadę, no i że mogę się zgłosić w piątek na lekcji do odpowiedzi, że jakby nie ma problemu, mogę się nauczyć, ale byle nie dzisiaj. Już tak kiedyś raz zrobiłam, bo też miałam podobny powód i jakby zadziałało, więc może tym razem też się uda, mam tylko nadzieję. No i też miałam dzisiaj tą kartkówkę z niemieckiego, była tak banalna, że dostałam z niej 5. Jeszcze raz mam do napisania sprawdzian z niemieckiego, jak dostanę 5, to będę miała też 5 na semestr i na to liczę. Ja teraz na chwilę usiądę do jakichś tam materiałów do olimpiady, porobię jakieś tam stare testy, no i trzymam do siebie kciuki, żeby mi jutro dobrze poszło. A jednak zanim zacznę się uczyć, odpowiem na te pytanka z poprzedniego vlogmasa. I jeżeli chodzi o te pytanka, to zadawajcie je tak mniej więcej też do godziny 21. Ale też jest niewykluczone, że jeżeli będą jakieś fajne pytania i zadacie je no, po tej 21, to odpowiem na nie innego dnia. No i Patrycja zapytała, czy w internecie jest tak fajnie jak mówię, czy gorzej. Jakby ja wam pokazuję ostatnio dość mało życia w internecie. Jedynie to, że przychodzę tutaj i jestem i się uczę, w sumie nic więcej. Ale wszystko zależy w sumie w internacie od na pewno wychowawców i od ludzi, jakimi się otaczacie, od współlokatorów, współlokatorek. Także to, no tutaj jest wiele zmiennych. Akurat mi się w internacie bardzo podoba i fajne jest to mieszkanie tak blisko też szkoły. O internacie też jest dużo filmików na moim kanale, jakby wszystkie przedstawiają rzeczywistość, nie mówię tam niczego, co jest nieprawdą, więc pozostaje wam pooglądać inne filmiki o internacie i wyrobić własną opinię. Oczywiście wiadomo, że są trochę denerwujące te godziny powrotu, że trzeba tam wrócić do tej błysej pierwszej 30, ale jakby to jest nasze bezpieczeństwo, za nas odpowiadają, szczególnie do 18, no i to jest w sumie dość logiczne. Wiadomo, potem w akademikach już czegoś takiego nie ma, ale liceum i internet to jest jakby inna rzeczywistość, inne realia. Powtarzanie w toku. Zrobiłam przed chwilą taki krótki test i miałam w sumie 2 błędy na 20 pytań, więc jest w sumie okej. Jeszcze coś tam szybko powtórzę, ale tak bardzo szybko, bo mi się oczy zamykają. I trzeba się wyspać na jutro, żeby jasno myśleć. Jutro pani będzie chciała mnie zapytać na angielskim na 100%.
I też widzę, że ta opuchlizna mi nie chce schodzić. Masakra. Naprawdę nie wiem po czym, ale podejrzewam jednak tą maseczkę. Szkoda. A najgorsze jest to, że już kiedyś mi powieki puchły. I z dnia na dzień było coraz gorzej, aż po 4 dniach czy 5 dostałam zastrzyk. I oby się to tak teraz nie musiało skończyć. Ja już serio nie mam siły, więc szybko powtarzam i idę spać. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do jutra o 17:00. Pa, pa!